Zakazany owoc to turecka telenowela, która w czerwcu 2022 roku zajęła miejsce innej produkcji z nad Bosforu, Miłości i Przeznaczenia. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku, o godzinie 17:15 w TVP2, a każdy odcinek przyciąga sporą publiczność. Niestety wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek, 1 kwietnia 2024 roku, widzowie nie zobaczą nowego odcinka serialu. Kiedy oglądać więc 438 odcinek Zakazanego Owocu? Zakazany Owoc, dlaczego nie ma odcinka jednego? 04. W tym roku Wielkanoc przypada na niedzielę, 31 marca, a to oznacza, że 1 kwietnia obchodzić będziemy poniedziałek wielkanocny. Tego dnia Telewizja Polska wprowadziła zmiany w swojej ramówce, przez co widzowie nie zobaczą nowych odcinków swoich ukochanych seriali. To właśnie dlatego 1 kwietnia nie zostanie wyemitowany nowy epizod Zakazanego Owocu. Dla wszystkich fanów tureckiego serialu mamy jednak świetną wiadomość, produkcja powróci na antenę TVP2 już we wtorek, 2 kwietnia. Co się wydarzy w 438 odcinku, Zakazany Owoc, odcinek 438, aby zabłysnąć przed Doganem, Ender, przy wsparciu Kanera, zabiera Kumri do domu i zjednuje się z Doganem. Ślub Ender i Dogan odbywa się na posiadłości. Yildiz przygotowuje się i przybywa na ceremonię, tym razem mówiąc do Ender słowa, które kiedyś Ender powiedział jej, gdy Yildiz wyszła za Halita, historia dopiero się zaczyna. Hilal wraca z zagranicy i jest zszokowany, gdy dowiaduje się, że Dogan wyszła za Ender. Engin wyznaje swoją miłość do Yildiz.